Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Klasycznych Rozmów. W dzisiejszym odcinku goszczę bardzo młodych jeszcze artystów, licealistów, uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej imienia Zenona Brzewskiego w Warszawie. Jest ze mną wiolonczelista Szymon Strusiński, skrzypek Antoni Figurski i wiolonczelistka Konstancja Śmietańska. To jest tylko część zespołu, który dzisiaj wystąpił w ramach Klasyki na Koszykach. I przede wszystkim chciałam Was zapytać o Wasze wrażenia. Jak Wam się grało w takich, powiedzmy, dosyć trudnych i wymagających warunkach? Faktycznie warunki były bardzo trudne i wymagające. To jest może dla mnie nie pierwsze, ale dla części z nas to jest pierwsze zderzenie z taką problematyką w ogóle grania w przestrzeni publicznej, bo to było bardzo trudne dla nas granie, bardzo trudny dla nas występ. Po pierwsze dlatego, że dla części z nas to było pierwsze zderzenie z graniem z nagłośnieniem, po drugie dlatego, że dla części z nas to było pierwsze zderzenie z graniem niekoniecznie na sali koncertowej, kiedy cała publika jest skoncentrowana na muzyce. Rozumiem. Ale generalnie w moim odczuciu, jak i tej zainteresowanej części publiczności, bardzo fajnie wypadliście i chciałam Wam pogratulować, bo pomimo młodego wieku macie taką ogromną swobodę na scenie. Wystąpiliście na przykład w duecie wiolonczelowym. Jak Wam się w ogóle pracuje w takim duecie? Bardzo przyjemnie. Spotykamy się na próby, kiedy mamy akurat chwilę czasu, sobie postroimy troszeczkę intonację i zawsze jest po prostu miło, przyjemnie, wesoło, nie ma żadnej presji. Taka spokojna praca, bardzo super. Też w dwie osoby się łatwiej pracuje niż w większym zespole. Łatwiej jest się umówić na próbę. Tak, zdecydowanie. Powiedzcie mi jeszcze, bo zaciekawiło mnie to, że graliście w wielu składach instrumentalnych. I jak to jest generalnie w Waszej szkole? Czy macie jakiś jeden konkretny zespół, czy duży nacisk też kładzie się właśnie na koncertowanie w różnych składach i kameralnych? U nas w szkole to jest bardzo charakterystyczne, że uczniowie w sumie sami się dobierają w zespoły. Jedyna uprzywilejowana grupa pod tym względem to pianiści. I oni mają odgórnie zarządzane, w którym roku grają, w jakim składzie, że na przykład w jednej klasie grają tylko duety fortepianowe, w innym jakiś akompaniament, w kolejnym większy zespół kameralny. My natomiast gramy zwykle to, co chcemy i z kim chcemy, z warunkiem oczywiście, że uda nam się to zalegalizować zabawą, znaleźć jakiegoś nauczyciela prowadzącego. Jasne. A mam też do Was takie pytanie, może wytypuję Szymona do odpowiedzi. Co tak naprawdę kieruje Wami, żeby zajmować się tą muzyką klasyczną? Jesteście w sumie wszyscy na początku, u progu prawie dorosłości, można by powiedzieć. Wkrótce czeka Was wiele decyzji, takich ważnych, które odbiją się jakoś na Waszej przyszłości. I powiedzcie mi, czy to już przesądzone na przykład, że chcecie zdawać na Akademię Muzyczną? Wyobrażacie sobie swoje życie tylko i wyłącznie jako muzycy klasyczni? Jak tak, jest u ciebie? Ostatnio nawet się zastanawiałem, że nie mam tak naprawdę żadnego innego wyjścia. W sensie nawet nie wiem, co mógłbym robić, gdybym nie poszedł na studia muzyczne. Rozumiem. Czyli od jak dawna już jesteś w ten sposób ukierunkowany? Wydaje mi się, że od jakoś 3 lat. Rozumiem. Od kiedy poszedłem do 2. stopnia. Czyli widzisz siebie jako koncertującego wiolonczelistę. Ale tak, widzisz się jako solistę czy kameralistę? Nie, bardziej kameralistę. A orkiestrowe projekty? Też. Czyli kameralistyka i... Właśnie Georges Bizet powiedział kiedyś, że... Parafrazuję, że muzyka to jest piękna sztuka, ale bardzo smutna praca.
No bo z jednej strony wiąże się to oczywiście z występowaniem, z aplauzem publiczności, ale z drugiej strony to jednak wiąże się również z wieloma godzinami spędzonymi w ćwiczeniówce, które trzeba po prostu no, wysiedzieć, tak kolokwialnie mówiąc. I wyobrażasz sobie tak swoje życie generalnie, że będziesz ćwiczył w przyszłości, tak jak teraz? Wydaje mi się, że tak. Tak, rozumiem. Czyli lubisz ćwiczyć. Mhm. Dobrze. A idąc już tym tropem, to chciałabym również i Was zapytać o to, czy wiążecie swoją przyszłość na pewno z muzyką klasyczną, ze zdawaniem właśnie na Akademię Muzyczną, na Uniwersytet Muzyczny? Na pewno w najbliższych latach planuję studia muzyczne, jak najbardziej. Natomiast zawsze warto mieć drugi zawód, nawet taki, nie wiem, standardowy, typowy. Ja na przykład, to jest moje wielkie marzenie, żeby zrobić kursy fryzjerskie. Na wszelki wypadek, zawsze się przydadzą, zresztą to mi sprawia dużą przyjemność. No bo nigdy nie wiadomo, coś może się stać z rękami, przeciążyć jakieś ścięgna i może się nagle z dnia na dzień okazać, że nigdy więcej nie będę mogła wykonywać zawodu, więc lepiej mieć jakieś zabezpieczenie. Jakąś alternatywę, oczywiście, to bardzo mądre podejście. Jak już poruszyłaś właśnie temat tych ścięgien, to czy generalnie miewacie jako skrzypkowie jakieś problemy właśnie z rękoma, z mięśniami? Na szczęście do tej pory nie. To znaczy bardzo dużo zależy od techniki grania. Niestety nie zawsze. Nie zawsze wszystko zależy od nas, więc mogą to, zarówno te problemy mogą one wynikać z jakichś naszych błędów. Z tego, że coś robimy źle przy graniu na przykład. Bardzo ważne jest to, żeby grać prosto, żeby się nie garbić, żeby nie krzywić kręgosłup, chociaż i tak wszyscy instrumentaliści świata mają zawsze skrzywione kręgosłupy. Oczywiście. Chodzi o to, szczególnie jeśli pani jest akordeonistką, to już myślę, że doskonale pani o tym wie, ale chodzi o, bardzo ważne jest trzymanie prawidłowej postawy, bardzo ważne jest trzymanie prawidłowo instrumentu, bardzo ważne jest również w kontekście dbałości o nasze mięśnie, ścięgna i tę tkankę miękką jest to, w jaki sposób gramy, jaką techniką gramy na instrumencie, to znaczy chodzi o to, żeby być maksymalnie luźnym i żeby umieć gospodarować napięciami, bo oczywiście nie gramy nigdy na zwierczałych mięśniach, ale chodzi o to, żeby grać w sposób maksymalnie ekonomiczny dla mięśni, w ten sposób, żeby mięśnie się nie męczyły, nie nadwyrężały, żeby też potem móc grać jak najdłużej, żeby kontuzje nie przerwały naszej kariery, bo niestety historia zna takich przypadków bardzo wiele. Dokładnie. Bardzo pięknie prowadziłeś dzisiejszy koncert. Dziękuję. Opowiadałeś o utworach i chciałam zapytać, czy to było twoje pierwsze doświadczenie z tym, że prowadziłeś koncert, czy często mówisz do publiczności podczas swoich koncertów? Pierwsze od dawna, tak bym to powiedział, bo niegdyś będąc jeszcze zupełnie młodszym w szkole podstawowej byłem takim, można powiedzieć, etatowym konferansjerem. Ale jako, że ponieważ bardzo dawno tego nie robiłem, być może troszkę wyszedłem z prawy, więc jeszcze pewne rzeczy muszę sobie... Nie, bardzo dobrze wyszło. Jeszcze muszę sobie pewne rzeczy przypomnieć. Też muszę powiedzieć, może się pochwalę, że jest tak... W dzieciństwie miałem trochę do czynienia z mikrofonem w radiu i bynajmniej nie mówię o tym właśnie w kontekście swoim, ale tego, że to jest bardzo uczące dla każdego muzyka, czy dla każdego człowieka, który występuje przed publicznością, jest praca przy mikrofonie albo przed kamerą, bo ona bardzo uczy nas takiego kontaktu z drugim człowiekiem, który nie zawsze jest z nami. To znaczy chodzi o to, że na przykład w kontekście naszej pracy w studiu nagraniowym bardzo ważne jest to, żebyśmy umieli przekazać to, co chcemy, jakby za pomocą mikrofonu. I tego, myślę, też może nauczyć w ogóle praca z mikrofonem i praca z kamerą. Wyczytałam w twojej biografii, że interesujesz się nie tylko muzyką klasyczną, ale również ważną część w twoim rozwoju dotychczasowym odegrał jazz. Tak, może powiedzenie, że... chociaż nie, myślę, że to nie jest przesadzone, bo
Przede wszystkim interesuje się muzyką artystyczną. A to, czy jest to muzyka klasyczna, czy jest to, nie wiem, czy jest to muzyka barokowa, czy jest to muzyka romantyczna, czy dwudziestowieczna, czy jest to właśnie muzyka jazzowa, czy jest to nawet jakaś muzyka rozrywkowa, która jednak jest artystyczna, która niesie ze sobą pewną wartość, którą można nazwać sztuką, to jest ten obszar, który mnie interesuje. Więc faktycznie miałem trochę do tej pory do czynienia z jazzem. Może nie mam bardzo dużo czasu, żeby móc zajmować się tą muzyką na co dzień, ale również grywam takie koncerty właśnie w składzie jazzowym, z fortepianem, z perkusją, z kontrabasem, czasami nawet z wokalistą, może właśnie wokalistą bardziej rozrywkowym niż jazzowym, ale jest to też niezwykle uczące dla muzyka klasycznego i to jest w ogóle fantastyczna muzyka, z której nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo klasycznej muzyki dwudziestowiecznej właśnie czerpało z jazzu. Tak. I nie mówię to tylko o takich oczywistych przypadkach typu George Gershwin, tak? To właśnie nie tylko, nie mówię właśnie czy Astor Piazzolla, to pewnie pani jako akordeonistce absolutny guru, ale właśnie o takich mniej może mniej oczywistych, na przykład mało kto z nas wie, że również Igor Strawiński, również Dmitrij Szostakowicz interesowali się jazzem, bo to jest absolutnie wspaniała muzyka, ona nie dość, że wymaga tak samo jak muzyka klasyczna warsztatu, wspaniałego warsztatu, ona wymaga też znakomitego takiego wyczucia, bo dużo mniejsze znaczenie ma wówczas to, co się gra, tylko to, jak się gra. Dokładnie. Udało Wam się już wystąpić w wspaniałych miejscach, jak na przykład Royal Albert Hall w Londynie. I tutaj akurat udało się to właśnie Konstancji. Może opowiedziałabyś coś o tym doświadczeniu? Jakie były okoliczności tego? Okoliczności były konkursowe. Po prostu udało mi się zdobyć pierwszą nagrodę na międzynarodowym konkursie, który odbywał się w ogóle przez internet, co jest ostatnio coraz bardziej popularne, no i niezwykle wygodne, bo nie trzeba jeździć, przynajmniej dopóki się nie zostanie laureatem. No tak. Więc dostałam zaproszenie, żeby wystąpić na, co prawda, sali kameralnej, ale zawsze jest duże przeżycie. No to w ogóle był mój pierwszy wyjazd za granicę w życiu. W życiu. Tak, także naprawdę wielkie przeżycie. Pierwszy raz zderzyłam się z ludźmi z całego świata, z Ameryki, z Singapuru, z Chin, Japonii. No, niesamowite też było w ogóle posłuchać też, jak oni grają. Byli ludzie w różnym wieku, od 7-8-letnich dzieci, które grały no, naprawdę w wysokim poziomie, do 20-paroletnich ludzi już po studiach. Także wspaniałe doświadczenie i w ogóle sam Londyn. No tak. Też ogromne wrażenie na mnie zrobiło. Występowaliście w wspaniałych miejscach, gracie w różnych składach, angażujecie się już w różne projekty i Ty, Szymon, miałeś okazję nagrać płytę. Możesz opowiedzieć, jaka to była płyta, w jakim składzie instrumentalnym? Więc to była płyta nagrana w trio fortepianowym z muzyką Romualda, kameralną muzyką Romualda Twardowskiego. I tak naprawdę inicjatywa płyty wyszła od samego kompozytora, bo to był cały projekt, to zostały nagrane trzy płyty, mi się wydaje. Jedna była nagrana przez dzieci z podstawówki, z takimi no, bardzo prostymi utworkami. Druga płyta właśnie to była nasza, czyli młodzież z liceum. I trzecia płyta była nagrywana już przez dorosłych muzyków, już bardziej znanych. Rozumiem. I jak wspominasz to doświadczenie? Podobało Ci się? Tak, bardzo mi się podobało. I przyjemnie mi się też nagrywało. To było nagrywane w jakimś studiu czy na sali koncertowej? Nie, na sali koncertowej u nas w szkole. Super. No dobrze, mam do Was jeszcze takie pytanie, bo z pewnością też obserwujecie to, co się dzieje w muzyce obecnie i pewnie też dostrzegacie, że jednak wśród młodzieży w Waszym wieku zainteresowanie muzyką klasyczną jednak maleje. Czy może ja mam jakieś złe informacje i wśród Waszych znajomych, nie muzyków, macie takich znajomych? Dobrze. Niewielu, ale... No właśnie, czy oni się interesują muzyką klasyczną?
to zależy. Ja mam na przykład bardzo wielu znajomych z branży pozamuzycznej, ponieważ wiele razy tańczyłam i taniec towarzyski, taniec ludowy, bo już uczestniczyłam w różnych projektach, też jako stypendystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Na różnych obozach i plenerach mamy okazję współpracy z różnymi ludźmi o zainteresowaniach naukami ścisłymi, o zainteresowaniach humanistycznych, plastycznych. I no, oczywiście ci ludzie mają różne podejście, ale bardzo szanują to, co robią muzycy klasyczni. Nie wiem, może też ze względu na mnie trochę. No tak, ale czy to jest twoja potencjalna publiczność na przykład? Myślę, że tak, że ci ludzie, oni po prostu lubią słuchać muzyki i nawet jeżeli na co dzień słuchają czegoś innego, to zawsze po koncercie są mile zaskoczeni, że o, że to jednak może być fajne, że to jest ciekawe. Też kiedy miałam styczność z trochę starszymi ludźmi, w wieku 20 paru, czy 30 lat, którzy... Coś jest starszymi ode mnie. Dobrze. Których zainteresowania już są bardzo ukierunkowane. Tak. To często oni tak od czasu do czasu lubią sobie posłuchać muzyki klasycznej, czy to w celach rekreacyjnych, albo po prostu mają takie poczucie, że jak posłuchają czegoś takiego, to zrobili coś lepszego. Skoczyłem IQ. Możliwe. A Antoni, jakie jest twoje wrażenie? Jak sądzisz? Czy, bo ty interesujesz się różnymi gatunkami i generalnie no też klasyka jest ważna w twoim rozwoju artystycznym. Jednakże no nie da się ukryć, że w radiu, w telewizji są propagowane zupełnie inne gatunki, powiedzmy. I no, jak wyobrażasz sobie właśnie funkcjonowanie jako muzyk klasyczny w takich czasach, czasach disco polo, czasach niekiedy bardzo tandetnego popu jednak? Zdecydowanie niestety muszę się zgodzić, że takie są czasy. To znaczy tendencje są dwie bardzo różne. Z jednej strony wspaniale faktycznie rozwijająca się muzyka klasyczna, budowane nowe sale koncertowe, rosnący poziom orkiestr, rosnąca ilość osób mających styczność z muzyką klasyczną jako artyści grający, to znaczy coraz więcej dzieci idzie do szkół muzycznych, bo coraz więcej też takich miejsc powstaje. A z drugiej strony właśnie to, że coraz więcej jest obecnej w mediach, czy to mediach tych głównego nurtu, ale też tych mediach pobocznych, jest niezwykle mało jest obecnej muzyki klasycznej i w ogóle muzyki artystycznej, bo to, że interesuje się różną muzyką, to nie oznacza, że uważam, że każda muzyka jest warta uwagi. To znaczy, jeśli ktoś chce słuchać disco polo, absolutnie, to jest jego prawo, nic do tego. To jest jego wybór, że on wybierze słuchanie disco polo zamiast słuchania kwintetu Schuberta. Ja wybieram słuchanie kwintetu Schuberta, ja wybieram słuchanie tej muzyki, która mi się podoba i też którą ja uważam za wartościową. I absolutnie widzę siebie w tym świecie muzyki klasycznej funkcjonującego. Jeszcze chyba nie do końca wiem w jaki sposób. To znaczy oczywiście wiem, że chciałbym występować jako artysta na scenie, ale czy byłoby to występy jako muzyk orkiestrowy, czy byłoby to występy jako kameralista, czy występy jako solista, na które chyba niespecjalnie widzę szansę, zwłaszcza, że też nie mamy czasów wielkich solistów. Mamy raczej czasy zespołów niż solistów, tak przynajmniej się mówi. Więc ja jeszcze nie wiem, gdzie siebie umiejscawiam w tym, ale z całą pewnością w muzyce klasycznej albo w muzyce artystycznej być może. Chociaż chyba najchętniej jednak w tej muzyce klasycznej, a zdecydowanie nie w muzyce na przykład disco polo, ponieważ dla mnie ta muzyka ona po prostu nie niesie ze sobą żadnej wartości, ona jest nieinteresująca, ona nic, nie tylko, że nic człowiekowi nie daje, to na mnie wręcz źle działa. Tak, ale to już takie moje osobiste odczucie, nie tylko moje, jak widzę. Nie tylko. Spełnienie artystyczne. Zdecydowanie muzyka disco polo nie tylko nie dałaby mi spełnienia artystycznego, być może dałaby mi większe spełnienie finansowe niż uprawianie zawodu muzyka klasycznego, ale
Chyba wybieram być głodujący, a szczęśliwy. Oj, nie głodują. Nie, absolutnie. Oczywiście przerysowuję to. Jest tyle możliwości, naprawdę. Jak najbardziej przerysowuję to i obśmiewam. Tak. Jakby, ale faktycznie więcej pieniędzy idzie w tę muzykę nieklasyczną. Znacznie więcej i też znacznie więcej w przeliczeniu na jednostkę. Bo muzycy klasyczni zarabiają bardzo słabo, w większości oczywiście. Co nie zmienia faktu, że ja uważam, że warto to robić, niezależnie od tego, bo że trzeba się z czegoś utrzymać, to jest jedno, ale też jednak bardzo ważne jest, żeby robić coś, co się lubi, coś, co jest też zgodne z jakimś naszym takim... Systemem wartości. Systemem wartości, ale też z takim naturalnym mnożeniem, po prostu tak. Tego, że ta muzyka klasyczna to jest nasz rodzaj muzyki, to znaczy taki, w którym ja przynajmniej się odnajduję i nie w żadnej innej. Rozumiem. Muszę wam powiedzieć, jako starsza koleżanka, że muzycy mają wiele różnych możliwości, tylko tak naprawdę trzeba się na te możliwości otworzyć i nie ograniczać się, bo najważniejsze, największy rozwój gwarantuje wam otwartość. I ja wam tej otwartości życzę i życzę wam, żebyście znaleźli swoją drogę w tym artystycznym, klasycznym, muzycznym świecie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. I dziękujemy również Państwu i zapraszam na kolejne klasyczne rozmowy.